głos zabranie proszę pana profesora Ryszarda Lipińskiego. Dzień dobry państwu. Bardzo jestem ucieszony, że wypowiedź pana Jonesa skończyła się happy endem. I w tych czasach, kiedy otacza nas pesymizm, to dobrze jest właśnie usłyszeć kogoś, kto sądzi, że wojnę jeszcze można wygrać. I uważam, że to jest dobre stanowisko. Nie ma sensu się poddawać, zwłaszcza, jak słusznie pan doktor Jones powiedział, ta druga strona jeńców nie bierze. Czyli to jest albo oni, albo my. Ja się zgadzam z ogólną diagnozą pana doktora Jonesa. Nie będę specjalnie tego rozwijał, bo może lepiej, żebyście państwo mieli okazję z autorem książki Libido Dominandi porozmawiać. Ja tę książkę przeczytałem, bardzo ją państwu polecam. Świetnie się czyta, jest gruba, ale bardzo dobrze napisana i no i dużo jest tam różnych rzeczy takich, które przykuwają uwagę czytelnika. I ja chciałbym powiedzieć, co następuje. Jeśli chodzi o rewolucję seksualną, to z racji swojego wieku zetknąłem się z jej początkami. To były lata, koniec lat 60. Smutna polska gomułkowska. I gdzieś tam z zachodu, z Ameryki przychodziły te informacje, że tam jest jakaś rewolucja seksualna. Co nam się wydawało tutaj, powiedziałbym, dość zabawne. Wyglądało to jako taka fanaberia bogatego społeczeństwa. Później wpadła mi w ręce książka niemieckiego filozofa, który mieszkał w Ameryce i był tam intelektualnym papieżem w tamtych czasach. Nazywał się Herbert Marcuse. Książka nosiła tytuł Eros i cywilizacja i tam było właśnie napisane, że właśnie to, co robią ci studenci w tej swojej rewolucji seksualnej, te wszystkie seksualne zabawy, to nie są w ogóle zabawy, tylko to jest jakaś wielka walka polityczna o przyszłość świata. I uznałem, że to jest jakieś wariactwo. No, nie oszukujmy się, no, studenci różne rzeczy robią, ale że to była walka rewolucyjna. No i po jakimś czasie przyszła do mnie ta świadomość, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i zacząłem ten problem śledzić, czy jak to w ogóle wyglądało, skąd to się wzięło, prawda? Dlaczego do tej rewolucji seksualnej ludzie podchodzili, starzy, często różni uczeni, podchodzili z taką powagą i dlaczego to była rewolucja, która rzeczywiście wstrząsnęła światem zachodnim. To, co myśmy tutaj oglądali w tych czarno-białych telewizorach gomułkowskich jako zabawy, to była rewolucja, która wstrząsnęła instytucjami świata zachodniego. I najogólniej rzecz biorąc, nie chcę państwa tutaj przemęczać takimi teoretycznymi spekulacjami, ale najogólniej rzecz ujmując, to jest mniej więcej tak. Znaczy od samego początku i starożytności i w chrześcijaństwie, jeszcze przez pewien czas epoce nowożytnej, obowiązywała ona koncepcja człowieka, która koncepcja człowieka wyglądała mniej więcej tak, że no, są części, w człowieku są te części pożądliwe i te części pożądliwe, one są, wiadomo, że to jest część natury ludzkiej, której się usunąć nie da, ale one są bardzo niebezpieczne, to znaczy one powinny być pod kontrolą. To jest oczywiście pożądliwość seksualna, to jest chciwość, pragnienie bogactwa, pragnienie władzy, pragnienie sławy. To są bardzo mocne pożądania w naturze ludzkiej. Ale całe wychowanie polega na tym, że ta część właśnie pożądliwa powinna być jakoś poddana kontroli, utrzymywana w ramach poprzez prawo, poprzez wychowanie, albo poprzez religię, nawyki. No, to jest ta koncepcja, która obowiązywała i to mówiono tak, jeżeli to się stanie, to rzeczywiście życie człowieka nabierze sensu. Wtedy człowiek, osiągnąwszy stabilność, będzie istotą szczęśliwą.
Ale to jednocześnie pociągało za sobą taką konsekwencję, że natura ludzka ma wychodzić dwie części. Jedna wyższa, druga niższa. Że kontrolujemy tę niższą, prawda, za pomocą tej wyższej. Ta wyższa to jest rozum, prawda? To jest dusza, to są te wszystkie nasze części naszej psychiki, które zmierzają do jakichś wyższych aspiracji filozoficznych, metafizycznych, religijnych. I to, co się stało w któregoś momentu w historii, to było tak, że ta część wyższa natury ludzkiej została, by to powiedzieć, obniżana. Powoli tak obniżana, że właściwie to jest trochę fikcja, trochę to nie ma sensu, nie przesadzajmy z tym. Natomiast ta niższa część natury ludzkiej zaczęła być rehabilitowana. A właściwie o cóż chodzi z tym, na przykład, z tą chciwością? Że przecież może nie jest taka zła, że może jak ludzie nie będą się czuli źle ze swoją chciwością, no to może to jakoś przysporzy bogactwa światu, a ta chciwość moja będzie neutralizowana przez chciwość innego człowieka. I z czasem stało się tak, że ta koncepcja, która nowa, która postawa człowieka, to była koncepcja, ja to kiedyś nazwałem z książek, takiego człowieka pospolitego. Znaczy tych wyższych aspiracji właściwie nie ma. A jeżeli są, to one mają taki charakter, no jak ktoś lubi, nie wiem, oglądać telewizję, inny lubi stroić się modnie, a jeszcze inny to lubi się zajmować sprawami transcendencji na przykład. To jest mniej więcej porównywalne. I wydawało się, że ten człowiek, któremu tam obetną tę część, prawda, natury ludzkiej, że on będzie, takim sobie spokojnym człowiekiem, który sobie mieszkał w domku, uprawiał ogród, prawda, zajmował się ewentualnie żoną i dziećmi, albo żona będzie się zajmowała mężami i dziećmi. I że właściwie nie będzie żadnych tych wyższych aspiracji, nie będzie grzechu. I będzie w ogóle święty spokój. Ale to się na tym nie zatrzymało wcale, bo okazało się, że ten człowiek, któremu zmniejszono, zredukowano część natury ludzkiej, okazał się być bardzo skłonny do rewolucji. On zaczęło go, sam nie tylko obciął tej aspiracji, ale te aspiracje wyższe zaczęły go denerwować. Z tym osłabieniem człowieka pojawił się taki duch rewolucyjny. Duch równościowy. Duch równościowy, który miał być zwrócony przeciw wszystkim tym, którzy oczekują od człowieka więcej. Którzy każą mu, nie wiem, kontrolować porządliwości, którzy każą mu sięgać wyżej. No i poszło. Prawda? Kościół, oczywiście, religia, to jest pierwszy wróg wszystkich rewolucji. Ale też rodzina. Prawda? Ale też kultura. Wszystko, cokolwiek chciało przywrócić tę dyscyplinę, stało się przedmiotem ataku. I teraz rozumiemy, skąd się wzięła rewolucja seksualna, bo seks to jest to, co, jak to powiedzieć, znajdowało się zawsze w tej hierarchii najniżej. To ostatnie było, to był ten ostatni element, który jeszcze podlegał jakiejś kontroli, choćby zwyczajowej. I w którymś momencie powiedziano nie, prawda? Pod tym względem się też nie poddamy. Tu nie ma już żadnych ograniczeń. To też musi być wyzwolone. Oczywiście były wcześniejsze przykłady tego. Książka pana doktora Jonesa jest podobno szalenie interesująca, bo ona pokazuje te różne rzeczy, które się działy na przykład w romantyzmie, w angielskim romantyzmie, ale nie tylko w XIX wieku, że każda rewolucja polityczna, nawet rewolucja bolszewicka, którą my sobie kojarzymy przecież z takim, powiedziałbym, purytanizmem, ona na początku była również rewolucją seksualną. Tam znakomite są fragmenty w tej książce o jakiej Aleksandrze Kołłątaj, która była taką właśnie pierwszą rewolucjonistką seksualną w Rosji bolszewickiej. I w tej chwili mamy zatem taką sytuację, że ten atak rewolucji właśnie jest skierowany do tego ostatniego bastionu, który jeszcze był kontrolowany.
I stąd bierze się właśnie, stąd bierze się ta, ta edukacja seksualna, która jest skrajnie zideologizowana. Tak jak uczono ludzi kiedyś, nie wiem, historii, albo uczono ich przyrody, albo czegoś w czasach komunistycznych według bardzo ścisłego schematu, poza który nie można było wyjść. Tak samo teraz uczy się, czy ma się uczyć seksu, bo to ma zmienić tego człowieka właśnie w tym ostatnim bastionie, który jeszcze został, pozostawał im. Dlatego tytuł tej książki Libido Dominandi wydaje mi się niezwykle trafiony. No istotnie tak jest. Żyjemy w takich czasach, gdzie dokonuje się tej rewolucji w imię wolności, w imię wyzwolenia, gdy tymczasem cel istotny jest taki, żeby stworzywszy tego człowieka, uczynić tego człowieka nieodróżnialnym od jakiegokolwiek innego. Wszystkie rewolucje tak się kończą. One się zaczynają właśnie hasłem wolności, a kończą się w ten sposób, że wszyscy są tacy sami. No, we Francji była rewolucja francuska, w wyniku której wszyscy stali się obywatelami, prawda? Obywatel Capet, zwany wcześniej, nie wiem, Ludwikiem XVI. Wszyscy byli obywatelami. W rewolucji bolszewickiej wszyscy byli towarzyszami, nieodróżnialnymi od siebie. W rewolucji chińskiej wszyscy się nawet ubierali tak samo. I teraz jest dokładnie to samo. Z tej edukacji seksualnej mają wyjść ludzie nieodróżnialni od siebie. Mają wyjść takie, przepraszam Państwa za słowo, środy. Mają wyjść takie środy. Dlatego żyjemy w czasach wielkiej mistyfikacji. No, tej wielkiej mistyfikacji, bo cały czas nam wciskają te kity z tym właśnie, z tą emancypacją różnorodności. To jest straszna mistyfikacja. No? Nie, oni chcą osiągnąć zupełnie co innego. No? Oni chcą osiągnąć, no? Żeby Polska, i tak jak zresztą gdzie indziej, była takim szkoły polskie z tą edukacją seksualną, żeby to były instytucje produkujące takich małych hunwejbinów. I więc na to nie można pozwolić, dlatego sprawa jest absolutnie śmiertelnie poważna. Co powiedziawszy, jeszcze raz Państwu polecam książkę pana doktora Jonesa.